Bawmy się, Charlie. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing czeka dziś na Charlie'ego. O, Charlie! To Charlie! O, Flop! Jest Charlie! Świetnie. O, widzę, że przygotowałeś już zabawki. Tak, puzzle, książkę, no i moje samochodziki. No, witaj. Cześć, Flop, oto Charlie. Muszę już... Do zobaczenia. Cześć, Charlie. Brium, 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 brium. Chodź, Charlie, pobawimy się moimi autkami. Najpierw wyjmijmy Charlie'ego z wózka. Zgoda. Spójrz, Charlie, pobawimy się samochodzikami, a potem ułożymy moje puzzle. A potem poczytamy o Królisiu Tulisiu i samotnej sałacie. Proszę, Charlie. Brum! Brum! Charlie, to nie jest autko! Hej! Ups! Bądź ostrożny, Charlie. Miejsce rondla jest w kuchni. Chodź, Charlie. Pojeździmy autkami. O, Charlie. O, może Charlie woli bawić się w coś innego? No, tak. Chodź, Charlie. Poukładamy razem puzzle. To tutaj i to tu. O, to było najtrudniejsze. A teraz włóż zwierzątka w puste miejsca. Patrz, to jest krowa. Pasuje tutaj, widzisz? Teraz twoja kolej, Charlie. Charlie! Charlie bije brawo. Włóż owieczkę na jej miejsce. Patrz, owca. Me. Pasuje tutaj. Pomogę ci. Charlie! Tak nie wolno robić. Nic się nie stało, Bing. Zaraz to podniosę. Teraz ci poczytam. A gdzie to jest? O, tutaj. Króliś Tuliś i samotna sałata. Nie, uważaj, nie bierz tego do buzi, Charlie. Tylko posłuchaj uważnie. Przeczytam ci opowiadanie. Patrz, Króliś Tuliś położył się na hamaku. Nie, Charlie. Króliś Tuliś położył się na hamaku i natychmiast zasnął. Nagle usłyszał płacz. Bu, bu. Patrz, Charlie, to jest właśnie Króliś Tuliś. To płakała tak sałata, która czuła się bardzo samotna. O, Charlie, jeszcze nie skończyłem czytać. Aha, mam go. Gotowe. No chodź, Charlie, wracaj. Ostrożnie, Bing. Charlie jest dla ciebie zbyt ciężki. Nie był zadowolony. Ale Flop, Charlie mnie w ogóle nie słucha i nie chce się ze mną bawić. Tak, rozumiem. Tak pięknie dla niego wszystko przygotowałem. Charlie jest jeszcze maleńki. I właśnie dlatego dałem mu moje najlepsze zabawki. Wiem. Jestem pewien, że zaraz coś wymyślimy, Bing. Na przykład... Co ty robisz, Flop? Udaję, że jestem Charlie'm. Czemu? Żeby dowiedzieć się, w co Charlie ma ochotę się bawić. Super. Ja też jestem dzidzią. Charlie, Charlie, Charlie. Dokąd on idzie? Chodźmy za nim. Chodźmy. Idą dzidzie. Jesteśmy dzidziami, Flop. A gu, gu. Charlie, dokąd ty nas prowadzisz? O! Każ
bazuje na rondelu. Zgadza się, Bing. Ups. Proszę, Charlie. Patrz, Charlie, a raczej słuchaj. Aha. Podoba mu się. I to jak? O, pobawmy się, Charlie. O to chodziło, króliczku. O to chodziło, mały Charlie. Bawmy się, Charlie. Charlie. Przygotowałem moje najlepsze zabawki, żeby bawić się nimi z Charlim. Wyjąłem puzzle i samochodziki. I opowiadanie o królisiu tulisiu i samotnej sałacie. Ale Charlie'ego zupełnie nie interesowały moje zabawki. Więc zaczęliśmy udawać, że jesteśmy dzidziami. Charlie, Charlie, Charlie. Szliśmy na czworaka za Charlim i odkryliśmy, co go naprawdę interesuje. Gra na garnkach. I wiecie co? To była świetna zabawa. Zabawa z Charlim. To wielka rzecz, Bing. Bawmy się, Charlie. Obiad. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing i Sula szykują obiad. Makaronowy domek! Śmieszny! Twoja kolej, Flop! Makaronowa łódka. O, to jest żaglówka. Tak, ładnie. O, już wiem! To będzie wzburzone morze. Nasz obiad zamienił się w obrazki. Jeszcze trochę zostało, Anno. Dziękuję, Bing. Co dzisiaj jest na obiad? Co? Zrobimy słynne kluski w groszki. O tak, to moje ulubione. Co to są łuski w kokoszki? Kluski w groszki, Bing. To makaron z groszkiem i marchewką. Uwielbiam go. Ja również. Możemy pomóc? Tak, jasne. Tak. Będziecie szefami kuchni. Szefami kuchni? Szefowie to są najlepsi kucharze. Tak. Ja potrafię gotować. Szefowie, najpierw pokażcie mi dokładnie swoje łapki. Ojej, trzeba je dobrze umyć, nim przystąpicie do pracy. Dobrze. Klap, klap, klap. Teraz ty, Sulo. Czy szefowie kuchni są gotowi? Tak. Zaczniemy od marchewek. Marchewki lubię najbardziej. Sulo, ty umyjesz marchewki. O, tak. A ty, Bing, zaniesiesz je do obrania. Tak, dobrze. Chlapu, chlapu, spójrz, jaka grubiutka, Flop. O, dziękuję. A ta najbardziej pomarańczowa. I ostatnia. O, piękna. Co teraz? Teraz czas na groszek. Ammo, to nie jest groszek. Jest jeszcze wstrąka. Sulo, pokażesz Bingowi, jak się łuska groszek? No pewnie. Patrz, jak ja to robię. Ściskam, a on robi hop. A potem hop, 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 hop. Spójrz, jak ja to robię. Hop, hop. Jeden chciał nam uciec. Flop. Patrz, Flop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Sprawnie wam to idzie. Co dalej, Ammo? Teraz pora nakryć do stołu. Pomożesz mi, Sulo? O, tak. Tu siedzę ja, szefie Bing. Usiądę obok ciebie, szefie Sulo. Będzie mi miło, szefie Bing. Chodźmy, przygotujmy sztućce. Proszę. A łyżka tutaj. Gotowe. O, Ammo, możemy postawić kwiaty? Tak, zerwijcie kilka z balkonu. Tak, chodźmy, Bing. O, weźmy pomarańczowe. O, jak ładnie.
Patrzcie, wybraliśmy nasturcję. Obiad prawie gotowy. Tak! Umyjcie ręce, szefowie. O, znowu? Tak. No dobrze, umyjemy. Chlap, chlap. Chlap, chlap, chlap. Gotowi! Na co jesteście gotowi? Na kroseczki w groszki! O, wygląda smakowicie. Tak. Proszę bardzo. O, mniam! O. Pyszne. O nie! O! Co się stało, Bing? Nie podoba mi się to. Czemu ci się nie podoba? Wszystko jest pomieszane. Przecież lubisz marchewkę i groszek i makaron. Tak, lubię, ale nie lubię, gdy są razem zmieszane. Rozumiem. Nie martw się, Bing. Coś poradzimy na to, żebyś mógł się cieszyć obiadem. Proszę, króliczku. Do czego to służy? To jest rozdzielacz. Sprytne. Oddzielę od siebie marchewkę i groszek i makaron. Czy ja też mogę dostać rozdzielacz? No jasne. Oczywiście. Na szczęście mamy dwa. Proszę. Dobrze. Najpierw marchewka. Gotowi? Tak. Marchew. To bardzo dobry rozdzielacz. Marchewki mam już osobno. Teraz groszek. Dobrze. Groszek. Tak lepiej. Groszek leży osobno. No i makaron. Makaron już jest oddzielnie. Nie podoba mi się oddzielone. Przecież możesz sobie znowu pomieszać sólą. No tak. Zgadza się. Kotka. O to chodziło, króliczku. O to chodziło, sólo. Pomogliśmy Amemie robić obiad. Myliśmy marchewki i łuskaliśmy groch. Myślałem, że słynne kluski w groszki będą mi smakowały. Myliłem się, ponieważ groszek, marchewka i oczywiście makaron były wymieszane, więc Amma dała mi specjalną łyżkę, żebym je sobie oddzielił. No i było pyszne. Sula zjadła kluseczki w groszki po swojemu, a ja zjadłem po swojemu. I tak jest dobrze. Każdy je tak, jak lubi najbardziej. Jedzenie to wielka rzecz, Bing. Wypadek. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing miał dziś wypadek. I pewnie będziesz próbował ruszać lewą ręką, ale będzie znacznie lepiej nie ruszać, żeby szybko wyzdrowiała. Super ten gips! No to dobrze. I jesteś bardzo dzielny. Tak, jestem. I pamiętaj o lekarstwie, żeby cię ręka nie bolała. Dobrze. To może potrwać parę dni, zanim Bing przyzwyczai się do gipsu na ręce. Naturalnie. Dziękujemy, Molly. Chodźmy, Bing. Posiedzisz sobie w przytulnym domku. Powodzenia. I pamiętaj, staraj się nie używać lewej ręki. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. Pa. Do zobaczenia, Molly. Dobrze się czujesz? Tak. Arlo. Hej ho, Arlo. O, Rety. Już. Wejdziemy do domu i zajmiemy się ręką. Na kanapę. Hop. Przytul, Tulisia. Króliś, Tuliś. A może chcesz kocyk? Tak, proszę. Napijesz się soku z marchewki? W kubku z pingwinkiem? O tak, poproszę. Dobrze. Ty zajmij się Tulisiem, a ja przyniosę ci sok. Dobrze. O.
Myślałem, że ty i Tuliś odpoczywacie sobie, Bing. Ale chciałem poustawiać klocki. Cóż, kiedy nie czujesz się dobrze albo masz złamanie, odpoczynek pomaga dojść do zdrowia. Proszę, wypij sok. Wypij sok. Oj. Dobrze. Chcę sobie porysować. Podasz mi kartkę i kredki? Proszę, Flok. Jasne. O! Kto przyszedł, Flok? Zobaczymy. Witaj, Sulo. Witaj, Ammo. Wejdźcie, proszę. Cześć, Sula! Przyniosłyśmy marchewkowe bułki. Marchewkowe bułki? O, jak się czujesz? Ręka bardzo boli? Nie aż tak. Spójrz, mam twardy gips. Wow! O, biedaczko. Ostrożnie. O, przepraszam. Przepraszam, Bing. Naprawdę. Musisz naprawdę uważać na rękę Binga. Bing właśnie miał zamiar rysować, Sulo. Porysujemy obrazki? O, tak! Dobry pomysł. Ale ciężko. To może ja ci narysuję obrazek? Nie, ja chcę narysować bez pomocy. Dobrze, Bing. O, a jednak! O, zrobiłem rysunek! O, jaki tak ładny, Bing! O, bardzo dobrze, Bing. Co to jest? Króliś Tuliś. O. Oczywiście. No tak. Patrz, Tulisiu, to ty! Tuliś, wóz! O, jest zachwycony rysunkiem! Dziękuję, Tulisiu! Tuliś, wóz! Ostrożnie, Bing! No dobrze, usiądź sobie. Jak boli! Ręka boli, Flop! Ja wiem, Bing. O! Trzymaj rękę w ten sposób. O, Bing. Dlaczego tak mnie boli, Flo? O, cóż, bo to ręka, której zwykle używasz, Bing. I tak myślę, że używasz jej trochę za Biedulku. Dużo. Biedulku. Oj, oj, ostrożnie, Sula. Przepraszam, ręka Bing. Ręka go boli. Oj, tak. Uważaj, ręka mnie bardzo boli, Sulo. Przepraszam. Już będę ostrożna. I mogę włuszować Tulisiem, jeśli chcesz. Tak, chyba Bingowi przyda się pomoc. Dopóki mu ręka nie wyzdrowieje. Tak. Dobrze. Ręka w górę, bardzo proszę, ten, kto miał kiedyś rękę w gipsie. Amma! Miałaś gips? Owszem. I ręka mnie czasami bolała. Tak. I było mi bardzo trudno robić wszystko jedną ręką. Ale wiesz co? Nie, co? Już po 3 czy 4 dniach było mi coraz łatwiej i łatwiej i łatwiej. Naprawdę? I moja ręka była coraz mocniejsza, aż przestałam potrzebować gipsu. O, też bym chciała mieć gips i byłabym jak ty, Bing. Zrobimy z Suli gips z rolki Flop? Jasne. O, tak! O, będzie pasować. I masz gips, Sulo. Jej! O, ja też mam gips, Bing. Tak. Proszę, możecie sobie nawzajem rysować po gipsach. Pod warunkiem, że Binga nie będzie bolała ręka. O, tak! Daj rękę, Bing, narysuję ci coś na gipsie. Cześć, mam rękę w gipsie. I całkiem fajny ten gips. Ale kiedy ręka mnie bardzo, bardzo bolała i nie mogłem zupełnie nic robić, Sula i Amma przyszły mnie odwiedzić i robiłem wuszowanie i zrobiłem au! Sula chciała mieć gips też i Flop jej zrobił, taki na niby. Kiedy macie gips, to czasem przyda się pomoc, żeby znowu całkiem wyzdrowieć. Wypadki. To wielka rzecz. Ale jestem dzielny. Zjeżdżalnia. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, czeka dziś na Binga coś całkiem nowego. Patrz! Yeah!
Coś nowego. Nowa zjeżdżalnia. I tunel. I ruchomy mostek. Juhu! Za mną, Bing. Biegnę. Juhu! Flop, potrzymasz tu Lisia? Oczywiście. Szybciej, Bing, tędy. Patrzcie na mnie. Widziałeś to, Flop? Tak, widziałem. I Tuliś też widział. Dalej, Bing. Chodź. Ale to trudne. Patrzyłeś na mnie, Flop? Tak, obaj patrzyliśmy. Brawo! Szybciej, Bing! Ale się rozbujał. Patrzyłeś na mnie, Flop? Cały czas. Wszystko w porządku, Bing? Tak, w porządku. Jej! Spójrz na tę zjeżdżalnię, Bing. Patrz na mnie. No, to... Ziu! Teraz ja! O, Flop! Co się stało? Tu jest bardzo wysoko! Dasz radę zjechać, Bing? Jest za wysoko. Nie podoba mi się tu. Chcesz, żebym wszedł do ciebie? Tak. Razem z Tulisiem. Już do ciebie idziemy. Zjeżdżalnia jest super. Spróbuj, Bing. No, to... Ziu! Juhu! Flop! Już jesteśmy, Bing. Mostek się chwieje, Flop. Tak, to prawda. Tylko popatrzcie na mnie. O, Tuliś! A więc... Wszedłeś po schodkach, przeszedłeś przez tunel, pokonałeś linową drabinkę i huśtający się most. Tak. Powiedz, co zostało? Zjeżdżalnia, ale jest za wysoka. Jest dość stroma. Ale fajna zabawa. Bing, popatrzmy teraz uważnie, jak zjeżdża Pando. Potem zrobimy to samo, co on. Pando? Tak? Zademonstruj nam, jak zjeżdżasz. Pewnie, nie ma sprawy, Flop. To bardzo proste. No, to... Ziu! Podobało mi się. Chcesz, żebym ja zjechał pierwszy? Chcę, żebyś tu był. Ach, rozumiem. To może twój Tuliś zjedzie pierwszy? No dobrze. Zjeżdżaj, Bing. Najpierw zjedzie Tuliś, Pando. Ja go złapię. Jesteś gotowy? Tak. Patrzcie na mnie. Zjeżdżam. Tuliś, jedź. Uwaga. I... Siu! Złapałem go! Podobało mu się. I to jak? Twoja kolej, Bing. Jedź śmiało, Bing. Patrz na mnie. No, to... Siu! Ha ha ha!
Jadę. No, to... Ziu! Flop. Widziałeś, jak zjeżdżałem, Flop? Tak, widziałem cię. O to chodziło, króliczku. Kra! Chcę jeszcze raz! Za mną, Bing! Cześć! Bawiliśmy się z Pandą na nowym sprzęcie. Wspinaliśmy się po linach, przeszliśmy przez tunel i po rozpuszczanym mostku. Podobało mi się. Ale niestety zjeżdżalnia była okropnie wysoka i potwornie bałem się zjechać. Pando zjechał pierwszy, zaraz potem mój Tuliś. Jeżeli boisz się coś zrobić, najpierw popatrz, jak inni to robią, bo skoro oni coś lubią, może ty też polubisz. Zjeżdżalnia! To wielka rzecz, Bing! Zjedźmy jeszcze raz! Ciemność. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing szykuje się do snu. Chodź, Sałato, pora do łóżka. Czeka. Witaj, Sałato. Gotowi do snu? Tak. Dobranoc, Sałato. Ślicznie. Jesteś wykąpany? Tak. Ząbki umyte? Tak. Ding. Piżamka jest? Tak. Kocyś gotowy? Tak. A króliś Tuliś? Tulisiu! Tu go nie ma, Flop. Musi gdzieś być. Nigdzie go nie mogę znaleźć. Przypomnij sobie, gdzie dziś razem byliście. To ułatwi poszukiwania. Najpierw podlewaliśmy kwiatki tuż przed domem. I w całym naszym ogródku. A potem wróciłem do domu. I bawiłem się. Aha. Ale Tuliś już ze mną nie wrócił. Zostawiłem go samego w ogrodzie. O. Nic się nie stało, Bing. Zaraz po niego pójdziemy. Ale teraz jest ciemno. Wiem. Pójdziemy razem. Zobacz, kto będzie nam towarzyszył. Księżyc. Aha. Ale królicz Tuliś bardzo boi się ciemności. W takim razie weźmiemy latarkę. Tak, koniecznie. Tak, ruszajmy po przygodę. Idziemy po ciebie, Tulisiu. Załóż kurtkę, wieczory są chłodne. Proszę. O. Cześć, kaloszki. Idziemy na dwór, chociaż jest ciemno. To się nazywa przygoda. Gotów? Tak. Trzymaj latarkę. Dziękuję, Flop. Śmiało. Nie bój się, Bing. Jestem przy tobie. No dobrze. Na ulicy jest całkiem pusto. Tak. Wszyscy szykują się do snu. Spokojnie, Bing. To tylko światła samochodu. To Arlo! Tak. Witaj, Arlo. Arlo. Arlo jeszcze nie śpi, Flop. Nie. Koty lubią ciemność. Najlepiej bawią się w nocy. Pa, Arlo. Te kwiaty podlewaliśmy. Ale Tulisia tu nie ma. Gdzie on jest, Flop? Nie może być daleko. Sprawdźmy w ogrodzie. Tak. Pamiętam, że Tuliś bawił się przy maleńkim drzewku. Tuliś przeżywa przygodę. Tak jak my. Zaraz go znajdziemy. Tak. Tędy, Flop. Ale ciemno. Wszystko wygląda inaczej. Co to jest? To tylko szopa. Patrz. Tak.
To Pando Flop! Oh. Hej, Pando! Ja jeszcze nie śpię! A Tuliś został sam! W ogrodzie! Pando cię stąd nie usłyszy. Dobranoc, Pando! To chyba była żabka. Nie widzę jej. Flop, to jest to drzewko. Ach tak. Już idę, Tulisiu. Nie ma go tutaj. Gdzie on jest, Flop? Znajdziemy go, Bing. Na pewno nie uciekł. Gdzie jesteś, Tulisiu? On jest całkiem sam. Na pewno bardzo się boi, Flop. O, nie denerwuj się. Tulisiu. O, najpierw musisz się uspokoić. Rozejrzyj się uważnie dookoła. Dobrze. Patrz dokładnie. Bing, spójrz. To nasza żabka. Witaj, żabko. Szukamy Królisia Tulisia. To on! Żabka znalazła Tulisia, Flop! Wiedziała, gdzie szukać. Tulisiu, martwiłem się o ciebie. Tuliś przeżył dziś przygodę. Wydaje mi się, że poleciał na księżyc, bo oni się przyjaźnią. O, musiał pokonać daleką drogę. Patrz. O, przed chwilą tam byłeś, Tulisiu. Księżyc jest naprawdę piękny. Króliś Tuliś mówi, że chce już do domu. Dobra myśl. Chodźcie. Łóżeczko czeka. Tak. Zostawiłem Tulisia w ogrodzie, więc musieliśmy z Flopem iść go poszukać, bo sam w nocy na pewno bardzo by się bał. Ogród w ciemnościach wygląda całkiem inaczej. Dlatego wziąłem moją latarkę i szukaliśmy Tulisia wszędzie, ale nigdzie go nie było. Wtedy Flop powiedział, żebym rozglądał się uważnie i wreszcie znalazłem mojego Tulisia. Ucieszył się na mój widok. Powiedział, że był aż na księżycu, a teraz jest śpiący i chce wracać szybciutko do łóżka. Ciemność to wielka rzecz, Bing. O. Kocham cię, Tulisiu. Śniadaniówka. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing spędza dziś czas w przedszkolu. Uwaga! Kto znajdzie parę do tego? Ja! To marchewka! Taka sama! Tak, Bing! Bardzo dobrze! A teraz to warzywo. Pomidor! O, już go widzę. Taki sam. Taki sam. Macie rację. Taki sam. Gratuluję, Pando. Kocham pomidory. Wolę marchewki. Ja lubię marchewki i pomidory i truskawki i brokuły i winogrona. O, Sulo! Aż mi ślinka pociekła na myśl o tych wszystkich przysmakach. O, macie chęć coś zjeść? Tak, tak, tak! Pando, patrz! Mam nową śniadaniówkę z Królisiem Tulisiem. Hej, Bing, ja też mam nową śniadaniówkę. O! O, takie same! Patrz, Flop, takie same! Faktycznie. Inna. Ojej! Powiedz, Sulo, czy ktoś ma takie samo pudełko jak ty? Nie, sama wybierałam naklejki, które najbardziej mi się podobały. Nie ma takiej śniadaniówki na całym świecie. Halo! Dlaczego jeszcze nie ma was w łazience, żeby umyć rączki brudaski przed jedzeniem, co? Idziemy już! Idziemy już! Chodźmy! Podobno macie, chłopcy, nowe śniadaniówki? Tak, z Królisiem Tulisiem. Są identyczne. Naprawdę? Naprawdę. Skończyłeś? Tak, Króliś Tulis. Króliś Tulis. Pando, widziałeś to? Pewnie. O,
to. A twoja, Bing, czy potrafi tak? Aha, moja kolej. Czy twoja umie tak? Gruliś, to liś wąż! Jej, tego nie zauważyłem. Gruliś, to liś wąż! Gruliś, to liś wąż! Gruliś, to liś wąż! Czyżby moje królisie, tulisie nie były głodne? Kończymy śniadanie. Nie, jestem głodny, Ammo. Ja też jestem głodny. I Flop również. Chodź, Flop. Dam ci bajgla. Dziękuję, Ammo. Chętnie zjem. Pomidory? Chciałem marchewkową kanapkę. Flop! Flop poszedł jeść. O. Marchew? Chciałem tost z pomidorem. O, twarożek. Miam. O nie, to sok pomidorowy. Prosiłem o sok z marchewki. To nie moje. Sok z winogron. Pomidorek. Marchewka. Ej, masz moje śniadanie. Nie, ty masz moje śniadanie. Nie chcę twojego, proszę. Proszę, a to twoje. Hej! Proszę! Ty weź to! To jest twoje! Nie, znaczy to. O, to jest czyje? To jest Binga. Nie, tego nie chcę. To mój tost. Nie! To twój sok! Mieszajcie! A to twoje śniadaniówka. Nie, ta jest moja. Nieprawda, moja. Ma na wierzchu królisia tulisia. Moja też. Są takie same. O, Pando, ta na pewno jest nie. moja. Hej, a cóż to za okrzyki? Co się dzieje? Pando zabrał moją śniadaniówkę i nie chce mi oddać. Nieprawda, ta jest moja. Jesteś pewien, że to twoje pudełko? Tak. Cóż, dla mnie wyglądają tak samo. W której śniadaniówce była marchewka? W tamtej. W tej. A kto lubi marchewki? Ja lubię marchewki. A więc to pudełko jest twoje, a tamto twoje. Moja śniadaniówka. A teraz już wiecie, co do kogo należy? Nie jesteś pewien? Ja się nigdy nie pomylę, bo nakleiłam na moim naklejki. O, my też nakleimy. Tak. Idę po naklejki, Ammo. Dobrze. Oto one. Dziękuję, Sulo. Chłopcy, chcecie naklejki? Tak. Ja wezmę tę rakietę. Proszę. Bing, a co ty wybierasz? Weź rakietę. Nie, muszę wybrać inną naklejkę, żeby nasze pudełka się różniły. O, żabka! Odpalamy! Żabka. Stop! Cześć! Mieliśmy z Pando nowe śniadaniówki. Identyczne! Dlatego nam się pomieszały. I drugie śniadanie też. Chciałem z powrotem moją śniadaniówkę, ale Pando mówił, że to jego. Zezłościłem się. Potem Sula i Amma dały nam naklejki. I teraz wiem już, które pudełko jest moje. Fajnie mieć taką rzecz jak przyjaciel. Ale żeby wam się nie pomieszało, warto zrobić coś, co ją odróżni. Śniadaniówka. To wielka rzecz, Bing. Moja ma śmieszną żabkę. Do zobaczenia. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing bawi się dzisiaj z Sulą. O, to pewnie Amma przyszła po Sulę. O, nie chcę, żebyś poszła do domu. Ja też nie chcę iść do domu. Schowajmy się. Tak. Witaj, Ammo. Witaj. Czy Sula jest gotowa? No cóż. O,
Gdzie są nasze małe urwisy? O, nie wiem. O, złoty pantofelek Suli. Ale gdzie jest drugi? Może tutaj? Otworzyła szafkę. Wielka szkoda, że Suli tu nie ma. Nie zje pysznego pomidoro-serowego spaghetti, które dla niej przygotowałam. No trudno, będę musiała zjeść je sama. Tu jestem! Uwielbiam pomidoro-serowe spaghetti. O, Sula! Ale z ciebie żartownisia. O, kolejny żartownisz. Wystarczy. Kto dziś dobrze się bawił, łapka do góry. A teraz tymi łapkami zróbcie sobie pa-pa. 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 Ja nie chcę się jeszcze żegnać. Ja też jeszcze nie chcę się żegnać. No dobrze, zostaniemy tu jeszcze chwilkę. Hurra! Żeby posprzątać po zabawie. No dobrze. Ja będę odliczała, a wy sprzątajcie. Kiedy usłyszycie zero, wtedy pójdziemy z Sulą do domu. Gotowi? 10 łyżek kaszki. 9 łyżek kaszki. Proszę. Dziękuję. 8 łyżek kaszki. 7 łyżek kaszki. O, ślicznie. O, mój bucik. A gdzie się podział drugi? 6 łyżek kaszki. Jest tutaj. 5 łyżek kaszki. Bez bucików nie mogłabym pójść do domu. 4 łyżki kaszki. O, schowajmy je. Tak. I nie będziemy musieli się pożegnać. Hurra, żadnego papa. 3 łyżki kaszki. Śpieszcie się. 2 łyżki kaszki. 1 łyżka kaszki. I 0. Gdzie schowaliście buciki Suli? Może w szafce? Nie? Gdybym była bucikiem Suli, schowałabym się w koszu na brudną bieliznę. Sula? Aha. Poszukajmy teraz drugiego. Bing, chyba nie wrzuciłeś drugiego bucika Suli do toalety, prawda? Zejdź, proszę. Ojej. Bing! Króliczku, już to kiedyś mówiłam. Do toalety trafia tylko siusiu, kubka i papier. Nic innego. Trzeba teraz dobrze umyć biedny bucik. Nie chciałem, żeby Sula szła do domu, więc rzuciłem go do toalety. Ale teraz jest cały mokry. Chodźmy, Sulo. Musimy go teraz wysuszyć. Przez Binga mam mokry bucik. Nie denerwuj się, Sulo. Co się stało, że bucik Suli jest mokry? Schowałem go do toalety. Nie wiedziałem, że się zamoczy. Schowałeś do toalety? Chciałem, by Sula została. A teraz ja chcę już iść, bo jestem na ciebie zła. Bardzo zła. Bing, nie sądzisz, że powinieneś coś Suli powiedzieć? Przepraszam cię, Sulo, za to, co zrobiłem. Może włożysz moje żółte kalosze? One zawsze będą suche. To miło z twojej strony, Bing. Sulo, przymierz je. No dobrze. Mogę iść w nich do domu. Są śmieszne. Zabierzesz swój bucik, gdy tylko wyschnie, Sulo. A ty weźmiesz kalosze, gdy przyjdziesz do mnie. Będę mógł jutro przyjść? Oczywiście, że tak, Bing. Zapraszamy. Hurra! Chodźmy już. Pa, pa, Bing. Do widzenia, Flo. Do widzenia, Ammo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Sulo. Do widzenia, Bing. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.
z Sulą i nie chcieliśmy się rozstać, więc ukryliśmy buciki Suli. Wrzuciłem jeden do toalety. Zamoczył się i zrobił się fuj. Sula była na mnie bardzo zła. Nie chciałem się tak rozstawać, więc pożyczyłem jej moje żółte kalosze. I pożegnaliśmy się w zgodzie. Cześć! Do toalety ma trafiać tylko Siusiu, kubka i papier. I absolutnie nic innego. Pożegnania to wielka rzecz, Bing. Pa, pa! Włochate wydmuszki. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing robi dziś włochate wydmuszki. Proszę o ciszę. Kto chciałby zrobić dzisiaj coś wyjątkowego? O, ja chcę! A co to takiego? O, włochata wydmuszka! O, chcę taką! Ja też! I ja! Zaraz każdy zrobi swoją. O, czy to trawa? Nie, Pando. To rzeżucha. O. Spróbujecie? O, tak! Flopo strzygł wydmuszkę. Jest smaczna. Proszę. Pycha! Smakuje mi! Bardzo dobra! Fuj! Pando! Żeby mieć własną, kudłatą wydmuszkę, musicie najpierw zrobić jej buzię. A to proste! Moja będzie wesoła. Nazwę ją Jajusz. A ty będziesz... A to jest potwór. Nazwę go... To będzie Sula, bo jest do mnie bardzo podobna. Czemu Jajusz nie ma włosów, Flop? Żeby wyrosły, musisz najpierw posadzić nasionka. A! Proszę, włóżcie te kłębuszki waty do środka waszych wydmuszek. O, tak. Do środka. Hop, hop. Uwaga! Mam coś dla was. Nadstawcie łapki. Ale to są nasionka. Zgadza się, Sulo. Nasypcie je teraz na watę. Nasiona czeka teraz dużo pracy. Za jakiś czas wyrosną z nich rzeżuchowe włosy. Wskakujcie, nasionka. Hop, będzie z was piękna fryzurka. Dlaczego one nie rosną? To nie dzieje się tak natychmiast, Bing. O. Żeby wyrosły tak długie jak na mojej wydmuszce, potrzeba tygodnia. A ile to tydzień? To 7 nocy. Siedem? To bardzo długo, Amu. Tak. Rośliny potrzebują 2 rzeczy, żeby rosnąć. Dużo światła i sporo wody. A więc postawimy je tutaj, blisko okna i codziennie będziemy podlewać. Ale ja nie chcę czekać aż tak długo. Cóż, pierwsze zmiany zobaczysz już jutro, Pink. O. Uwaga, mali artyści. Pora na zabawę. Hurra! Tak! O tak! Czas na zabawę! Zrobimy przyjęcie. Chodź, Pando. Chcesz herbaty? Co się stało, Bing? Dziękuję. Udaję, że jest noc, żeby szybciej minął czas. Sprawdźmy. Pyszna. Jajuś! O. Musisz cierpliwie poczekać, Bing. Ale już przecież pospałem. Och, Bing, wiem, że nie możesz się doczekać, ale czasu w żaden sposób nie oszukasz. Amo, czy możemy wyjść na dwór? To bardzo dobry pomysł. Chodź, Bing! Przyniosłam wam herbatę. Napijecie się? Tak, prosimy. Chodź ze mną, Jajusiu. Tam jest więcej światła. Zaczekaj tu. Zaraz cię podleję. Co ty robisz, Bing? Amma powiedziała, że rośliny potrzebują wody, żeby rosnąć, więc podleję Jajusia. Uwaga, będzie mokro. O, nie! Jajuś! Nie! Co się stało? Ojej. O nie! Wydmuszka się stłukła. Jak to się stało? Chciałem tylko, żeby szybciej urosły mu włosy. Biedaczek.
postanowiłem podlać Jejusia ogrodowym wężem. O, strumień wody okazał się za mocny. Tak, skleisz mi go, mamo. Och, przykro mi, Bing. Jajusia nie da się już posklejać. Jajuś się stłukł, ale nasionka są całe. Bing może zrobić sobie drugiego. Co ty na to, Bing? Tak, proszę. Zgoda? Tak, super! Super! Siadaj. Ale nie mam skorupki. Możesz użyć mojej, Bing. Druga strona jest pusta. Tak. Patrz, Flop, oto Jajuś. Cześć, Jajusiu. I na koniec nasionka. Postaw Jajusia obok jego kolegów. Dobrze. Chodźmy. Zostaniesz tutaj ze swoimi przyjaciółmi. Co to jest, Ammo? To jest rysunek. Widać na nim, w jakim tempie będą rosły włosy na wydmuszkach. Możecie kolorować kolejne dni. Tak, pomaluj dzień pierwszy, Bing. Już, do jutra, wydmuszki. O to chodziło, króliczki. Zrobiłem wydmuszkę o imieniu Jajuś, ale nie miałem cierpliwości czekać 7 nocy, aż wyrośnie fryzurka z rzeżuchy. Chciałem ją podlać, ale strumień był za mocny i mój Jajuś całkiem się potłukł. Ja naprawdę tego nie chciałem, ale zrobiłem nowego Jajusia. Tym razem wyczekałem 7 nocy, aż wyrosły mu włosy. Cierpliwość! To wielka rzecz, Bing. Co za włosy! Fajerwerki. Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing niecierpliwie czeka na fajerwerki. Flop, Flop, zobacz, widzę fajerwerki. O, gdzie? Pokaż mi je, Bing. Tam! To jakiś bardzo mały fajerwerk. To nie jest fajerwerk, tylko samolot. No tak, to był samolot. Miau, miau. Fajerwerki zaczną się niebawem. Jestem wybuchającym fajerwerkiem. Bam! Bardzo głośnym. Nie bój się, Flop. Możemy wyjść do ogrodu? Tam może być zbyt głośno, Bing. Aha, Sula i Amma. Cześć, Bing, to ja. Cześć, Sulo. Cześć, Bing, to ja. Cześć, Sulo. Co? Witaj, Bing. Sula cię nie słyszy. Przez te moje nauszniki wszystko słychać ciszej. Wszystko z wyjątkiem ciebie, Sulo. A dlaczego chcesz, żeby wszystko było ciszej, Sulo? Co? Czemu chcesz, żeby wszystko było ciszej? Co? Powiedz, dlaczego założyłaś nauszniki? Nie lubię głośnych fajerwerków. Nauszniki ochronią mnie przed hałasem, Bing. Posłuchaj. Cicho, głośno. Cicho, głośno. Cicho, głośno. Podobają mi się. Są moje, Bing. Fajerwerki! Kolejna głośna rakieta. Gdzie? Gdzie? Tam! Ponad drzewami. Nie widzę jej! Nie widzę! Wyjdźmy na zewnątrz. Nie otwieraj drzwi, Bing. Wpuścisz hałas do środka. Chcę widzieć fajerwerki. Nie, Bing. Ja się boję. A ja się nie boję.
Nawet nie masz nauszników. Nie. Tak! Nie. Hej. Tak. Teraz to mnie by się przydały takie nauszniki. Wyjdźmy na dwór. Ja zostaję tu, gdzie jest ciszej. Masz całkowitą rację, Sulo. Zostaniemy razem. No dobrze, chodźmy. Ta była dość głośna. Wystraszyłeś się? No, tak. Patrz, ta mi się podoba. Czy to już koniec, Flop? Zaczekajmy, Bing. Może jeszcze wystrzelą? Och, patrz! Bing! Bing! Co się stało? Znienacka głośno huknęło i Bing się przestraszył. O! Za głośno. O, biedny Bing. Powiedz im, niech już przestaną. To niemożliwe, Bing. Musimy jakoś to przetrwać. Już się nie bój, tutaj jest ciszej. Króliczek też potrzebuje nauszników. Ta może być głośna. Chyba mam pomysł. O, proszę. Ale cichutko się zrobiło! I jak? Lepiej? Co? Myślę, że bez porównania lepiej. O, tak. Jej! Bing! Popatrz! Bing! Co? Już wszystko dobrze. Możesz wstać. Wow. Jaki piękny wystrzał! I nie za głośny! O to chodziło, króliczku. Zobaczyć, jak bardzo głośna rakieta robi. Sula założyła nauszniki, bo się bała hałasu. Ja się nie bałem i wyszedłem do ogrodu. Ale wtedy bardzo głośna rakieta zrobiła bum! Huk był tak straszny, że nawet ja się przeląkłem. Wtedy Flop założył mi na uszy rękawice. Fajerwerki strzelały! Ale słyszałem je dużo ciszej. Fajerwerki to mimo wszystko wielka rzecz, Bing. Pod warunkiem, że są cichutkie. Gdzie jest Flop? Niedaleko stąd, tuż za zakrętem, Bing ma ochotę zjeść marchewkę. Moje oczy widzą coś koloru... różowego. O! Książka! Nie. Kwiatek! Nie. O, już wiem. Sukienka. Tak! Teraz ja. Moje oczy widzą coś w kolorze pomarańczowym. Lampa! Nie. Pomarańczowy. Marchewka! No coś ty, Sulo. Nie widzę tutaj marchewki. O, ale chciałbym. Ja też. Miam, miam. Chcę schrupać marchewkę. Flop! Słucham. Czy możemy dostać po marchewce? Oczywiście. Ojej, skończyły się. A mieliśmy na nie tak wielką ochotę, Flop. Nie martwcie się, to nie problem.
pójdę do sklepu Poli i kupię. O! Chodźmy razem, Sulo. Zostańmy w domu, Bing. Dobrze. Zostanę w domu z Sulo, Flop. Pobawimy się. Pobawimy się. Dobrze. Amma zajmie się wami. Nie ma sprawy. Niedługo wrócę. Papatki. Pa, Flop. Cześć, Flop. Teraz moja kolej, Bing. Moje oczy widzą... A co z moim pomarańczowym? O, no tak. Co, poddajesz się? No tak. Też twoja sukienka. O, tutaj! A, tasiemka! Moja kolej. Moje oczy widzą coś koloru niebieskiego. Zgaduj. Poduszka! To niesprawiedliwe. Za szybko zgadłeś. Jeszcze raz. Sulo, teraz moja kolej. Musisz dłużej zgadywać, Bing. Nie, odgadłem, więc teraz ja pytam. Flop! Flop! Flop poszedł do sklepu. O. O co chodzi? Ammo, czy ja teraz kolej w moje oczy? Myślę, że teraz moja kolej. Tak! To co, jesteście gotowi? Pytaj, Ammo. Słuchajcie uważnie. Moje oczy widzą coś koloru... brązowego. Krzesło? Bajgiel. Nie. Zgadujcie. O, to Flop. Gdzie? Tutaj, na fotografii. Ale nie. O, magnes na lodówce. Doskonale, Sulo. A Flopa nie ma. O, Bing, nie ma, bo kupuje marchewki w sklepiku Poli. Pamiętasz? Ale niedługo wróci? Oczywiście, że tak. A teraz nakryjcie razem ze mną do stołu. Dobrze. Ja siedzę tutaj. Zgadza się. A kubek z pingwinkiem i mój talerz z turisiem? Dostałem inne. O, przepraszam, Bing. Nie wiedziałam, że masz ulubioną zastawę. Flop to wie. To zrozumiałe, że wie. Może poszukamy Flopa? Tak, pewnie stoi już pod drzwiami. O! Wydaje mi się, że trochę go widzę. Ostrożnie, Bing. Au! Au, boli mnie. O, biedny Bing. O, Bing, twój biedny paluszek mocno się uderzył. Daj, Amma go przytuli. Niech Flop go przytuli. O, rozumiem cię, Bing. Może zadzwonimy do Flopa i powiesz mu, jak bardzo cię boli. Tak. A ja pójdę po Królisia Tulisia. Au. Witam, tu Flop. Nie mogę teraz odebrać, ale to nic takiego. Proszę zostawić wiadomość. Flop, tu Bing. Uderzyłem się w paluszek. Gdzie jesteś, Flop? Dlaczego nie odebrał? Znalazłam telefon Flopa. Ktoś dzwonił. To dlatego nie odbierał. Zostawił telefon w domu. O, chcę do Flopa. O, Bing. Flop robi zakupy. Przyniesie ci soczystą i chrupiącą marchewkę. Tak, całe mnóstwo pysznych marchewek. Jak myślicie, ile może być tych marchewek? Nie wiem. Pobawmy się w zakupy u Poli. No dobrze. O, ja będę Polą. Dobry pomysł. A Bing będzie Flopem, który robi zakupy. Zaczynajmy. Chodzę do sklepu. Dobrze. O, witaj, Flop. Chcesz marchewkę? Tak, Polu, proszę. Całą torbę. Proszę bardzo. Jeszcze kilka. Ile płacę za te marchewki? O, 10 złotych, proszę. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Do widzenia, Polu. Do widzenia, Flop. Do widzenia? O, Flop! No! Co za powitanie. Tęskniłem i uderzyłem się w paluszek. I cieszę się, że wreszcie wróciłeś. Wróciłem. I to nie sam. O, marchewka. Ale pycha. Cześć. Chciałem zjeść marchewkę. Więc Flop poszedł do sklepu. A ja zostałem z Ammą i Sulą. Nagle bardzo mocno przytrzasnąłem sobie paluszek. Au!
Nie było Flopa, żeby mnie pocieszył. Było mi bez niego smutno. A potem zaczęliśmy się bawić w zakupy i to było fajne. A potem nareszcie Flop wrócił do domu, tak jak obiecał. Tęsknota. To wielka rzecz, Bing. Kocham Flopa.